Dzień dobry Państwu, program Pod Prąd, portal Radomsko24, Mateusz Dolniak, Krzysztof Zygma obok mnie, dzień dobry. Kłaniam się, witam, dzień dobry. Mieliśmy już okazję rozmawiać tu kiedyś, to wtedy przedstawiałem dyrektor Muzeum Regionalnego, dzisiaj przedstawiam dyrektor Miejskiego Domu Kultury. No i jak nie ma zmian, to jest stagnacja, tu, jak są zmiany, to znaczy, że jest dobrze, chyba, że są na gorsze, ale to chyba w tym przypadku nie. Piękne słowa, że jak są zmiany, to jest dobrze. No, tak mi się wydaje. No. Witam serdecznie. No właśnie, już połowa miesiąca, prawie. 13 dni. Tak. W nowym miejscu pracy. No i jak ci pracuje? Pięknie, ja lubię pracę w kulturze. Często powtarzam, że całe życie pracuję w kulturze, uśmiechając się, że chyba nic innego nie potrafię robić. Tylko proszę nie wyciąć fragmentu, bo wychodzi zupełnie inaczej. Taki tytuł. No gdzieś czytałem taki tytuł, że całe życie pracuję w kulturze, bo nic innego nie potrafię robić. Nie, tam jeszcze między jednym a drugim członem zdania było, że często śmieję się, mówiąc żartobliwie. Ale wie pan, to jest ograniczona ma liczbę znaków. Rozumiem. Nie dało się. Tak czy owak, jeżeli coś tam się zepsuje, to wolę wzywać fachowców. No. Ja mam swoją działkę, którą całe życie uprawiam i sprawia mi to wiele radości, satysfakcji, przyjemności. Oczywiście są różne chwile, tak jak w życiu, tak jak w każdej pracy. Ale to jest to, czym oddycham i bez czego nie potrafię żyć. Kultura. Jak te pierwsze dwa tygodnie przebiegają? Bo wiem, że są pracowite, tak jak rozmawialiśmy. No wiadomo, że trzeba nowe miejsce poznać, tak? No, oczywiście. Jak to poznawanie wychodzi? Dużo tematów. Ja znam placówkę, ponieważ przez wiele lat dyrektorem tej placówki była również moja żona. O, słoneczko wyszło. Troszkę tak. Takie styczniowe, zimowe, piękne słońce. Przez wiele lat była moja żona. Znam placówkę, no ale trzeba ją teraz poznać na nowo. No i poukładać te kulturalne klocki po swojemu. No oczywiście pierwsze dni to jest takie zapoznanie się z pracownikami, zapoznanie się z placówką, z całą, jak ja to nazywam, papierologią. No i oczywiście już są po drodze te wszystkie zaplanowane wcześniej imprezy, wydarzenia, tego się trzymamy. Za nami wspaniałe koncerty noworoczne, pan Piotr Gładki, Wiedeńska Orkiestra Solistów plus goście. Wspaniałe dwa koncerty. No i oczywiście na świeżo jesteśmy po jeszcze zbijącym serduchem 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo dobrze, że Miejski Dom Kultury w Radomsku gra z orkiestrą, ponieważ ja też całe życie, od samego początku gram z orkiestrą Jurka Owsiaka. Przynajmniej dwa razy w roku podczas świąt wspomagam Caritas, bardzo chętnie uczestniczę w różnego rodzaju akcjach charytatywnych, prowadzę bardzo wiele koncertów charytatywnych, bo pomaganie jest fajne i naprawdę nie obchodzi mnie kto co na ten temat mówi, myśli czy pisze, to jest mój czas, moje pieniądze i moje bijące serce. Rozumiem, że w tym kierunku będzie też szła działalność MDK. Tak, i tak namawiam też wszystkich, jeżeli młodzi ludzie, czy ktoś się mnie pyta, no tak jak w niedzielę, czy gra z orkiestrą, to właśnie powtarzam mu tą formułkę, którą kiedyś sobie napisałem i do której zawsze wracam przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przy okazji finału, no bo od jakiegoś czasu jakieś tam małe chmury pojawiają się nad różnymi działaniami. Pomaganie jest fajne, pomagajmy, to jest nasz czas, nasze pieniądze, jeżeli mamy ochotę, to wrzucam na jedną akcję, drugą, trzecią, jeżeli nie mam ochoty, nie widzę, że to jest godne mojej uwagi, to nie czynię tego, natomiast nie można nikomu zabronić. A jeżeli ktoś coś robi dla drugiego człowieka, to tylko trzeba pochylić głowę. Jaki jest pana odbiór MDK-u tak na początku, po tych dwóch tygodniach i taka ocena stanu tej placówki, bo no od razu w głowie mi się pojawia, zresztą po tych newsach Krzysztof Zygma obejmuje MDK, to pojawiły się już takie komentarze, kiedy liczenie gniazdek, jakby wszyscy wracają myślami do tego, co było w muzeum, tak? I tamta ocena no, nie była wtedy dobra. To znaczy moje osoby poprzez to, że powiedziałem, pana ocena wtedy, że niepotrzebnie zostały wydane pieniądze na... Pana ocena wtedy ówczesnego stanu placówki nie była dobra, tak? Nie była dobra. Jak jest dzisiaj? No, faktycznie głośno mówiłem o tym, że zostały niepotrzebnie wydane pieniądze na
na ponad tam, z tego co pamiętam, 500, jak ja to nazwałem, gniazdek, mówiąc potocznie. Połowa już jest zasłoniętych poprzez nowe wystawy, także to jakby jest potwierdzeniem moich słów, że to były niepotrzebnie wydane pieniądze, ale nie ma co do tego wracać. Natomiast tutaj no jest co robić. Już udało się pozyskać pieniądze, bo musimy natychmiast remontować sanitariaty. Są w stanie krytycznym, po prostu odpadają płytki, no te sanitariaty, niektóre są nawet zamknięte, bo już tam nie można wejść. Już udało mi się pozyskać pieniądze na remont schodów, mówię od strony Parku Świętojańskiego, ponieważ za moment przed nami remont piwnic i wtedy główne wejście do placówki to będzie właśnie wejście od Parku Świętojańskiego. Tam trzeba postawić barierki dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, żeby mieli łatwiejszy dostęp. No i oczywiście te schody wymagają natychmiastowej naprawy. Także remontowo jest co robić, zakupów też powinniśmy dokonać. To są już takie pstyczki na początek? Znaczy nie pstyczki, to po prostu trzeba zrobić. Ja już to widzę, to wiedziałem o tym po pierwszym dniu pobytu w placówce. No trzeba dokupić sprzęt. Cały czas, jeżeli chodzi o nagłośnienie, nie ma pasów na scenie, mówię o kolumnach oczywiście, na scenie widowiskowej i tak dalej, i tak dalej. No tych potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. Proszę nie odbierać tego jako krytykę, czy jako tam właśnie już sygnał jakiś krytyczny nowego dyrektora. Po prostu wchodzi, tak jak wszędzie, wchodzi nowy człowiek, ma świeże spojrzenie na placówkę czy na dane miejsce i do przodu. Zacząłem niestety od remontów, a przecież najważniejsza działalność to działalność kulturalna, a imprez przewidujemy bardzo dużo, plan będzie bogaty, powolutku rozpędzamy nową maszynę. No to możemy powiedzieć, tak? O tej ofercie kulturalnej tutaj jest coś do zarzucenia? Nie, ja w ogóle nie rozpatruję tego w kategorii zarzucenia. Po prostu, tak jak powiedziałem, swojego własnego spojrzenia. Na pewno trzeba będzie bardziej zachęcić młodzież do Miejskiego Domu Kultury. Ja nie mówię tutaj o formach warsztatów, które się odbywają, taneczne, plastyczne i tak dalej. Ja mówię ogólnie. Trzeba będzie troszeczkę więcej koncertów dla młodych ludzi, zwrócić się w ich stronę. Oferta dla seniorów jest bogata w naszym mieście. Kino dzisiaj przyciąga tak naprawdę. Tak, tak. No jest kino, jest problem kina, znaczy nie w sensie, że jest kino, bo kino bardzo dobrze, że jest. Kino gra nowości, a żeby grać nowości muszą być podpisane umowy z dystrybutorami. Natomiast problemem jest sala. Gdyby kino miało swoją oddzielną salę, tak jak ma to na przykład Miejskie Centrum Kultury w Bełchatowie, no to wtedy mielibyśmy raj na ziemi, a tak jest ciągle walka o salę, no bo nasza sala, nasza sala widowiskowo, teatralno, koncertowo, kabaretowo, jakaś tam jeszcze inna, jest również, a może przede wszystkim salą kinową. I ta walka o dużą salę jest bardzo duża. Zresztą nawet zespoły nie mają gdzie ćwiczyć, no bo no próby, które zespołów, czy kapeli, czy chóru, które odbywają się w małych pomieszczeniach, garderoby, no to można spotykać się w domu, prawda? A tak naprawdę chodzi o to, żeby zespół wyszedł na scenę i próby robił no, przy tym pełnym nagłośnieniu i w miejscu godnym do tego. No tutaj ta walka z kinem, które pięknie, że jest, które przynosi dochody, no jest taka duża. Jedynym rozwiązaniem jest inna sala kinowa i to nie potrzeba dużej sali, to wystarczy. Jeszcze raz powracam do Miejskiego Centrum Kultury w Bełchatowie, bo ta placówka jest bliska mojemu sercu. Wystarczy tak jak tam kino na 180 czy 200 osób. No tak, ale oczywiście przy dużych seansach, przy premierach nadal można grać w dużej sali. Także to jest bardzo duży problem. Rozwiązaniem, no super rozwiązaniem. Jakieś pojawiają się? Super rozwiązaniem byłoby przyjąć Kinemę i taki pomysł miał już prezydent Słowiński. Nie udało się, nie zdążył. Nie udało się to również pani prezydent Annie Milczanowskiej. Mam nadzieję, że obecnie pan prezydent Jarosław Ferenc no, doprowadzi do tego, że ta Kinema zostanie przejęta przez miasto, a konkretnie przez Miejski Dom Kultury. Do tego czasu musimy szukać
No, innych rozwiązań. Mam kilka pomysłów, ale to za wcześnie, żeby o nich mówić. No okej, ale zaciekawił mnie pan. Jak nie dopytam i nie dowiem się więcej, to nie będę gdzieś tam za język ciągnął. Ale fakt, że jest, tak myślę, ten problem, bo nawet zdarzały się takie sytuacje, że gdzieś tam jest koncert, impreza i ludzie muszą już wychodzić, bo ludzie czekają do kina. A z kina nie możemy rezygnować, tym bardziej w tej sytuacji teraz, kiedy nie mamy już konkurencji, kina, tak? bo wcześniej, kiedy działało kino w Kinemie, prywatne kino, no konkurencja była duża. Natomiast teraz jesteśmy jedynym kinem w Radomsku. To powoduje, że mamy wiele osób chętnych i wszystkich serdecznie zapraszamy, bo jest bardzo dobre, są bardzo dobre warunki, można pięknie obejrzeć. A w przypadku premier to tam jest wypełniona sala po brzegi. Tak, tak. I noce filmowe, DKF działa, także jest oferta dla maluchów, dla rodzin, dla seniorów. Także bardzo dobrze, że tu kino jest. Ja mówię o problemie kina w sensie lokalizacji. Mhm. Powiem panu szczerze, że gdyby to ode mnie zależało, to zamiast remontu piwnic, który jest konieczny, ja w pierwszej kolejności za te 4 miliony to wybudowałbym gdzieś obok, może obok stacji benzynowej, wybudowałbym małe właśnie takie kino na 180 do 200 osób. No ale teraz jesteśmy w projekcie remontu piwnic i myślę, że przed nami. To też moje kolejne pytanie, bo ja tu, nie wiem, pół roku temu rozmawiałem z Elżbietą Kwiatkowską, na tym miejscu siedziała. No i rozmawialiśmy o jej wizji też na tą przebudowę. Czy ona dzisiaj tutaj się zmienia, czy to będzie... No ja nie mogę sobie tak projektu, który już funkcjonuje, totalnie poprzestawiać. Tak, ale czy coś tam się dezaktualizuje? Co tylko będzie możliwe, to będę starał się dostosować jeszcze bardziej do potrzeb. Natomiast nie oszukujmy się, w piwnicach nie da się tam zrobić wielkiego szaleństwa, aczkolwiek można przygotować sympatyczne miejsce. Brakuje tego miejsca właściwie w każdej działalności. Zespoły nie mają się gdzie spotykać. Brakuje magazynów. Te kieszenie za sceną są zapchane sprzętem, podestami. Po prostu to spowoduje, że będzie można bardziej uporządkować całą tą strefę techniczno-administracyjną. Natomiast nie wiem, na ile sprawdzą się tam na przykład zajęcia różnych grup teatralnych, czy tanecznych, czy jakichkolwiek innych. Życie pokaże. Po prostu więcej miejsca się przyda. Więcej miejsca się przyda. Ja też zawsze mówiłem, pamiętam, jeszcze tutaj siedziałem na tym miejscu jako dyrektor muzeum, to mówiłem, że największym problemem obecnej placówki to jest brak miejsca. Brakuje miejsca na magazyny i w ogóle placówki kulturalne. I w przypadku muzeum, teraz i w przypadku NDK-u, tak? Brakuje miejsc, bo bryła Miejskiego Domu Kultury jest bardzo duża, natomiast tak naprawdę największe powierzchnie to są hole i tych sal brakuje. Natomiast dobrze, że to będzie robione. Ja się boję tylko cały czas, jeżeli myślę o piwnicach, jeżeli myślę o tym miejscu, a Miejski Dom Kultury wszyscy wiemy, że stoi tak naprawdę na bagnach, kiedyś tam był teren podmokły. Boję się, tak jak w przypadku muzeum, to było przez wiele lat, walczyłem wszechobecnej wilgoci. Dlatego tak ze znakiem zapytania mówię, czy tam zajęcia, czy tam przebywanie dłuższe ludzi będzie możliwe, ale życie i czas to wszystko zweryfikuje. Mało działalności kulturalnej, ale na pewno będziemy zmieniać stronę internetową. Na pewno będę starał się, aby ta strona internetowa, wszystko powoli, na razie 13 dni, ale będę starał się, aby strona internetowa Miejskiego Domu Kultury była jednocześnie takim portalem internetowym, kulturalnym, żeby to były również wiadomości kulturalne. Nie tylko oferta placówki. Nie tylko w obrzeżach, w działaniu placówki. Przymierzamy się, że być może ten informator, który od wielu lat jest co miesiąc wydawany, że on będzie właśnie rozszerzony też o działalność i muzeum, i biblioteki, żeby on już nie był takim informatorem tylko i wyłącznie
Miejskiego Domu Kultury. Mam nadzieję na szeroką, taką naprawdę owocną współpracę pozostałych placówek kulturalnych. Wcześniej różnie z tym bywało. Mam nadzieję, że teraz połączymy siły i wiele imprez, wiele festiwali, w tym również Festiwal Różewicza, będzie takim działaniem wspólnym i Miejskiego Domu Kultury, i Muzeum, i Biblioteki. No tej koordynacji do tego nawet czasowej w przypadku imprez czasem brakowało. Tak, do tego gorąco i serdecznie będę namawiał dyrektorów tych placówek i myślę, że w tym kierunku będzie nam się bardzo dobrze współpracowało. Tylko i wyłącznie dla dobra mieszkańców i gości, którzy nas odwiedzają. Serdecznie zapraszam do, jeszcze muszę się czasami mocno zastanowić, zrobić pauzę podczas koncertu, pierwszego koncertu 4 stycznia na scenie, witając gości, składając życzenia, no już mi się niestety wymsknęło, że w imieniu swoim i wszystkich pracowników muzeum, ale dlatego teraz robię małą pauzę. No, 18 lat zrobił swoje, to kawał czasu. Dlatego teraz robię małą pauzę i mówię, zapraszam do Miejskiego Domu Kultury w Radomsku. I tak kończymy tą puentą i mówiliśmy o tym, co będzie i o tych zmianach. Jak zmiany, to na lepsze, to na lepsze. No tylko wszystkie informacje na naszej stronie, na portalach. No i oczywiście mam nadzieję również na wspaniałą współpracę również z Państwem, czego najlepszym przykładem już był finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdzie na żywo była transmisja, bardzo dobry odbiór mieszkańców takiego działania. No i nic, no i tylko wspólnie działamy do przodu. Wspólnie działamy do przodu. Krzysztof Zygma, dyrektor Miejskiego Domu Kultury, ja się już nie pomylę, był moim i Państwa gościem. Dziękuję, że nam się udało pogadać. Dziękuję bardzo. No i cóż, zapraszamy do kolejnych odcinków programu Pod Prąd, zapraszamy też do Miejskiego Domu Kultury, bo tam no, dzieje się bogata oferta kulturalna. Dobrze, czasem zaparkować nie ma gdzie. No to jest kolejny problem. Myślę, że tutaj również powinniśmy mocno zadziałać w kierunku Targowicy, bo może przy okazji jakichś dużych koncertów wieczornych, tak jak no, na przykład koncert noworoczny, to może moglibyśmy korzystać wtedy z Targowicy, żeby tam parkować. To jest taki kawałek przejść. I to nie jest daleko. No, pod warunkiem, że pojawi się Sokolnik i nie będzie krytykowany, ponieważ no, tam przejść czy usiąść na ławce to jest duże ryzyko, dlatego ja mówię, że osoby, które krytykowały tutaj pomysł Sokolnika, no żeby coś z ptakami tam w tym parku zrobić, to ja bym te osoby za karę tam na cały dzień posadził na ławce. Ten temat już utnijmy. Ale utnijmy ten temat. Tak, dziękujemy jasne. Państwu za oglądanie tego odcinka. Zapraszamy do kolejnych. Raz jeszcze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję.